Nie wina Darka, moja wina, mea culpa, tak więc przepraszam. Ze względu na to, że jutro jadę po węgiel na Śląsk. Inaczej bym tego nie mógł określić, nie? Darek? A ktoś musi nadzorować. A ktoś to musi nadzorować, ktoś musi w kolejce stanąć. No ale dobra, nie przedłużając, witamy Was bardzo serdecznie. Nadajemy już też również na Facebooku. Wyjątkowo nie w niedzielę, nie w poniedziałek, a w niedzielę, tak jak powiedziałem przed chwilą, ale mam nadzieję, że jesteście z nami. I my planu nie zmieniamy. Szósta odsłona, czyli przedostatnia webinaru z cyklu foto-wideo w laboratoriach przyszłości. O czym Darek dzisiaj będzie? Witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj tak nietypowo, tak jak Sylwester powiedział, bo raz, że niedziela, dwa, nadaję z domowego bałaganu i biura. Przepraszam za z tyłu. Starałem się w miarę ogarnąć, ale jak widzę teraz, patrzę, nie wyszło. Dzisiaj o fotografii w szkole. Moim zdaniem bardzo ważny temat i w jaki sposób możemy wykorzystać fotografię w szkole. Pokażę Wam konkretne przykłady zdjęć i sytuacji, w których ta fotografia w szkole istnieje oraz powiem, jakie błędy najczęściej się spotyka, jakie trudności, jakie problemy, no i czy na te problemy mamy zawsze wpływ, czy coś możemy uniknąć, czy czasem niestety siła wyższa i nie damy rady i nie ma się co złościć i ja Wam to powiem z doświadczenia, że są takie sytuacje, na które nie mamy wpływu i nie psujmy sobie nerwów, po prostu my dalej. Także sporo inspiracji, sporo ciekawych rzeczy. To ja Darku tylko wtrącę, bo już zostawię Ciebie z naszymi widzami, że certyfikat będzie podany na koniec webinaru, tak jak zawsze. Dla osób będących na ClickMeetingu bezpośredni link na kliku, dla osób oglądających nas na Facebooku, na stronie facebookowej Mentor System Audiowizualny. A jeżeli jesteście zainteresowani poprzednimi odcinkami, to możecie znaleźć je na kanale YouTube Mentor Systemy Audiowizualne i tam znajdziecie wszystkie poprzednie części. Tak więc zostawiam Was z Darkiem, bawcie się dobrze. Tak, ja już ekran udostępniłem. Mam nadzieję, że widać prezentację, bo dzisiaj tak troszeczkę będzie sporo i prezentacja, i zdjęcia, więc będziemy tak się posługiwać. Nie bez powodu tutaj jest fotografia i wideo, bo te elementy w szkolnej rzeczywistości, w szkolnej naturze bardzo się przenikają, a jeszcze teraz, kiedy mamy laboratoria przyszłości, kiedy mamy ten sprzęt, który możemy spokojnie wykorzystać, jak najbardziej. I drodzy słuchacze, przede wszystkim przypomnijmy sobie, czym jest fotografia. To dziedzina sztuki. I tutaj trzeba bardzo dosadnie powiedzieć, nie bójmy się tego, że osoby, które tworzą fotografię, nie są tylko rzemieślnikami. Jesteśmy też osoby, które robią zdjęcia, jesteśmy też artystami. Jest to dziedzina sztuki, nauki, która no, zajmuje się rejestrowaniem i zapisywaniem obrazów na światłoczulnym materiale. I tutaj jest jeszcze fragment, taki tekst do filmu fotograficznego, chociaż dzisiaj to już takie bardziej jest oldschoolowe, zajmują się tym osoby, które biorą z tego taki fan i chcą w starym stylu wykonać zdjęcia. Natomiast większość, 98%, to jest matrycowo, cyfrowo i zapisywano obrazie na aparacie fotograficznym. Jak wiemy, fotografia wykorzystuje światło, aby zapisać ten materiał. Potem możemy to sobie spokojnie drukować. I fotografię wykorzystujemy w różnych celach. Dzisiaj będziemy omawiać tą fotografię w zastosowaniach szkolnych, czyli dokumentowanie tego, co się w szkole dzieje, ale nie tylko. I w jaki sposób tą fotografię wykorzystuję ja, będąc nie tylko fotografem, ale także i nauczycielem. Jak fajnie i w miarę prosty sposób można to łączyć, ale przede wszystkim musicie sobie uświadomić jedną rzecz, że to jest proces z czasem czasochłonny i to jest proces, który wymaga zaangażowania od Was. To nie jest tak, że coś się samo dzieje, że coś się samo robi. Ja bym chciał, żebyście to podkreślali.
Jeżeli wykonujecie fotografię na szkolnych uroczystościach, dokumentujecie coś, nie bójcie się tej fotografii podpisać gdzieś w dolnym, lewym, prawym rogu, że zrobił to Jan Kowalski, albo jeżeli zlecacie to uczniowi, żeby to było podpisane przez ucznia. To jest też jego, wasza praca. To jest coś, co robicie i dlaczego macie to robić anonimowo i dlaczego macie się wstydzić swojej pracy, swojego wykonania. I dzięki dostępności fotografii, dzięki dostępności sprzętu, bo nie tylko aparat fotograficzny stricte taki kompaktowy, ale mamy też telefony, możemy spokojnie dokonać tej fotografii szkolnej na wielu płaszczyznach. I teraz, jakie mamy rodzaje fotografii i czy te style możemy wykonać w warunkach szkolnych? Jasne. Tylko tak jak powiedziałem, kwestia pomysłu, zaangażowania, poświęcenia czasu, to się nic samo nie robi. I mamy tak, fotografię produktową, fotografię portretową, krajobrazową, fotografia architektoniczna, dokumentalna, mody, kulinarna, sportowa. I to są takie główne kategorie, które ja tutaj wyodrębniłem. Najczęściej stosowana fotografia i rodzaj fotografii w szkole to będzie ta fotografia dokumentalna. To będzie ta fotografia reportażowa. I zalety fotografii i nauki fotografii w szkole. Nauka fotografii w szkole rozwija i pozwala uczniom rozwijać wyobraźnię i kreatywność. Uwierzcie mi Państwo, że fotografia pozwala patrzeć, jeżeli już wykonujemy zdjęcie, na otoczenie, na zastany obiekt z innej perspektywy, z innego kąta, z pewnej wizji, którą najpierw ma się w głowie, a potem chcemy ją przerzucić na obraz cyfrowy. Dzięki fotografii uczniowie uczą się patrzeć na świat w inny sposób. Zwracają uwagę, tak jak powiedziałem, na detale, na pewne elementy, o których patrząc gołym okiem nie zwrócilibyśmy uwagi. Dopiero kiedy to wykonamy, to zdjęcie włączymy sobie na monitorze, na ekranie, zobaczymy czasem coś na drugim planie, coś ciekawszego na pierwszym, inaczej. No i przede wszystkim fotografia staje się narzędziem do rozwijania umiejętności technicznych, praktycznych, pracy z aparatem, oprogramowaniem, edycją zdjęć, pracy w zmiennych warunkach, pracy w stresie, bo niewątpliwie czasem tak się zdarza w warunkach szkolnych, że jest duży stres. No i technicznie poznajemy pojęcia związane z fotografią, poznajemy pojęcia dotyczące aparatu. Nawet jeżeli coś się zepsuje, coś się wyświetli, o czym uczeń, Państwo nie macie praktycznie pojęcia, mobilizuje nas to do poszukiwania odpowiedzi, czy w internecie, czy w instrukcji. Nabywamy te umiejętności techniczne, rozwiązywania problemów, które nam towarzyszą. Podstawowe pojęcia. Te pojęcia już częściowo opracowaliśmy, czyli ISO, karta SD, RAWy, autofokus, ekspozycja, obiektyw, przysłona, matryca, blenda, zoom, perspektywa, tryb manualny, preselekcja czasu. Oczywiście, jeżeli to zrobimy na początku od razu, no to te pojęcia nam się zamglą, w ogóle nie będziemy wiedzieli, o co chodzi, wszystko będzie w jednym worku, ale jeżeli obcujemy z materiałem, jeżeli cały czas z tą fotografią, ja nie mówię codziennie, ale parę razy w tygodniu się nią zajmujemy, zaczynamy te pojęcia przyswajać i zaczynamy operować językiem fotografii. Jak dwóch fotografów się spotka, czy fotografów i wideo, i zaczynają między sobą rozmawiać, no to już rozmawiają dość technicznie, prawda? Jaki czas, ekspozycja, ustawiłeś, czy masz exify do tego, jakim obiektywem to wykonałeś, czy masz na ostrość manualną, czy jaki masz autofokus i tak dalej, i tak dalej. To już jest język taki techniczny, który przyspiesza pracę i niejednokrotnie też takie tajniki pracy
pokazuje, co i jak, jakie ustawienia stosować przy różnych sytuacjach. I od czego zacząć? To zdjęcie, które Państwo widzicie, jest to zdjęcie w szkole, wykonane w trakcie zajęć informatycznych na sprzęcie z Laboratorium Przyszłości. Czwarta klasa. Nie chciałem może tak sztampowo prowadzić zajęć zgodnie z podręcznikiem, otwierany i ten. Oni też mieli sporo tego dnia energii, więc postanowiliśmy wspólnie wyjść zaszaleć i zeszliśmy do sali gimnastycznej. No i tam porozmawiałem sobie z nauczycielami WF-u, pół sali nam oddzielili. No i zaszaliliśmy właśnie w ramach takiej fotografii portretowej. I między innymi to jest efekt tych zdjęć. Inspiracja, pomysł, wykonanie. Ważne, żeby się wam chciało, żebyście mieli pomysł, a potem będziecie szukać sposobu, jak to wykonać. I teraz pokazuję Państwu listę, dość oryginalną listę, ale to jest taka lista, podejrzewam, że jeszcze wiele brakuje, ale takich przykładów fotografii szkolnej, gdzie ten aparat funkcjonuje, gdzie go używamy. No i oczywiście reportaże z życia codziennego szkoły, akademie, koncerty, wręczenia nagród, zdjęcia szkoły, budynku, zakończenie roku szkolnego, rozpoczęcie roku szkolnego, dyskoteki, kiermasze świąteczne, wielkanocne, bożonarodzeniowe, zdjęcia portretowe uczniów, zdjęcia do portfolio do szkoły, zdjęcia uczniowskie, działania wolontariatu szkolnego, zajęcia sportowe, mecze piłkarskie, siatkarskie, lekcje kulinarne, jeżeli odbywają się takie w szkole, w szkołach technicznych, rocznice i upamiętnienia, rocznicy Dni Patrona, dokumentowanie zajęć na przykład kreatywnych, dodatkowych, coś oryginalnego, co robicie. No i przede wszystkim dokumentowanie działań z Laboratoriów Przyszłości. Prace uczniów, czyli zrobienie zdjęcia, zajęć plastycznych, zdjęć prac na konkurs, spotkania z gośćmi. Do szkoły przychodzą różni goście, czy to jest wizyta policji, straży pożarnej, fundowanie nagród, czyli bądź wygran, jeżeli szkoła wygrała w jakimś konkursie, czyli ta fotografia produktowa, dni otwarte, czyli robimy też reportaż z tego, kto przychodzi do szkoły, jak ten dzień otwarty wygląda. Pierwszy dzień w szkole, tutaj uczniowie klas młodszych, jak oni go przeżywają, jak wygląda ten pierwszy dzień w szkole. Ta fotografia daje mnóstwo emocji. Zdjęcia do szkolnej gazetki, zdjęcia do zaproszeń, prezentacji, promocji związanych ze szkołą na Facebooka, akcje typu śpiewanie hymnu przez całą szkołę, wycieczki i wyjazdy szkolne. Jeżeli mamy możliwość skorzystania ze sprzętu szkolnego, bądź mamy swój i chcemy zrobić zdjęcie na wycieczce szkolnej, jak najbardziej. I taka już przyrodnicza, czyli rejestrowanie zmian w przyrodzie, ustawienie aparatu w konkretnym miejscu zimą, latem, jesieni, bądź w jakimś okresie czasowym. To są tylko takie przykłady tej fotografii i jak je wykorzystujemy. I ja za chwilę Państwu będę tutaj pokazywał, jak te zdjęcia i te przykłady, o których tutaj wspomnieliśmy, wyglądają w praktyce. I już oczywiście pulpit zawalony, ale to standard. Ok. Ja mam, staram się te zdjęcia, które wykonuję dla szkoły, katalogować datami. To też jest bardzo ważne. Ja też musiałem się tego nauczyć i to wielokrotnie po tym, jak potrzeba było zdjęcia z jakiejś konkretnej uroczystości, a ja na początku dawałem szybki opis i potem zmienię i tak dalej. To się w ogóle nie sprawdziło. Bardzo dobrze sprawdza się data,
czyli rok, miesiąc, dzień, no i krótka notatka dotycząca tego przedsięwzięcia. No i zobaczcie, pierwsze, słuchajcie, drodzy Państwo, 11 listopada 2021, czyli mamy tutaj przykład święta niepodległości. To są zdjęcia, które wykonałem ja jako fotograf no, szkolny. To też jest coś takiego, że dyrektor, mając nauczyciela fotografii, w pewien sposób jego umiejętności bierze w pakiecie. Tak, więc jeżeli Państwo wykonują, jesteście informatykami, bo to zazwyczaj tak jest, że na informatyka zrzucane jest robienie prezentacji, promocji szkolnych, robienie zdjęć, ale jeżeli są inni nauczyciele chętni, to jak najbardziej. I mamy tutaj zdjęcia z hymnu szkolnego, jeszcze tutaj w maseczkach, które pokazują, mamy pełne kadry całościowe, czyli plan ogólny, mamy też elementy tutaj z pokazując jakiś fragment, szczegóły. Bardzo ciekawą i fajnym elementem jest zrobienie zza obiektu, zza pleców, pokazanie z innej perspektywy tego ujęcia. Mamy tutaj śpiewanie przez uczniów, poszczególne klasy, bardzo ładnie ustawione, czarno-białe jak najbardziej. Czarno-białe to jest zawsze taki fajny element, który pokazuje emocje, skupia i koncentruje uwagę odbiorcy na jakimś konkretnym elemencie zdjęcia. Zbliżenia, szczegółów też świetnie sobie tutaj dają radę. To jest nasz pan od muzyki, który tutaj też tak samo jak muzyk, jak informatyk. Jest uroczystość, automatycznie pan od muzyki musi być. Uczniowie, którzy czekają na rozpoczęcie śpiewania, to jeszcze przemówienie pani dyrektor. Zdjęcia w poziomie, zdjęcia w pionie. Znów pokazanie całości, jak to wszystko wyglądało na sali gimnastycznej. To jest przykład fotografii reportażowej. Tak, tu znów takie ujęcie z drugiej strony za plecą szczegół, kotyliony, które uczniowie wykonywali. I tutaj już mamy taką fragment, kiedy ja poprosiłem paru uczniów, żeby sobie zostali zdjęcia, ustawiłem ich, mówię, zróbcie jakieś cwaniackie pozy albo że jesteście tutaj tak jak faceci w takim trójkącie. Ustawiłem, no i chłopaki się ustawili. I to też takie szybko, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu chłopaków z łapanki do zdjęcia. Zakończenie roku klas ósmych. To akurat było takie dość uroczyste zakończenie roku szkolnego, gdzie mamy tutaj panią kurator i też, drodzy Państwo, poczet sztandarowy, wejście poczet sztandarowego, ujęcia szczegółów, fragmentów, jakichś skupień, emocji rodziców, występów artystycznych uczniów szkoły. Takie zdjęcia też, to jest reportaż, fotografia wręczenia nagród, wystąpień. To wszystko też się dzieje, podejrzewam, u Państwa w szkole, u Państwa na lekcjach, grono pedagogiczne, rodzice, którzy później te zdjęcia, jeżeli publikujemy na Facebooku, na szkolnym profilu, one mają bardzo dużą oglądalność, no bo rodzice szukają siebie i swoich pociech. Pełny plan pokazany, jak to wszystko wyglądało. Też zobaczcie ujęcie tutaj troszeczkę z tyłu, za pleców. I jeszcze pokażemy. O. Skupienie na uczniu, który miał zagrać na werblu, to było jego pierwsze wystąpienie. Bardzo odpowiedzialnie do tego podszedł i bardzo się stresował.
ale to też pokazało jego taką koncentrację w trakcie uroczystości na zajęciach. Przekazanie pocztu sztandarowego, śpiewanie hymnu. I co jest też bardzo ważne, i jak jesteście, drodzy Państwo, na fotografii reportażowej w szkole, nie bójcie się wejść na scenę. Oczywiście nie w sposób taki, żebyście no, wy nie byli główną postacią występowania, tylko musicie to zrobić w miarę nieinwazyjnie, żebyście nie przeszkadzali odbiorcom, nie przeszkadzali w wydarzeniu, ale też łapali kadry. Starajcie się, jeżeli ktoś wam zasłoni coś, jakiś rodzic, mama, delikatnie przesunąć ucznia, mamę, zmienić kąt widzenia, krok do przodu, krok do tyłu, przesunąć się. Musicie cały czas szukać tutaj miejsca dla siebie, żeby zrobić zdjęcie. Tutaj w tym momencie bardzo blisko podszedłem do pocztu sztandarowego, chłopaki coś tam między sobą gadali, ale zdjęcie jest dobre, pokazuje emocje, uśmiech, 8., 7., jeszcze tam poklepał go po ramieniu. Na drugim planie mamy dyrekcję, która też patrzy tutaj z uśmiechem i to wszystko się dzieje w paru sekundach. To też jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli, jak robicie zdjęcia, że warunki, które są, one są zmienne. W tej chwili mamy słońce z jednej strony, ale jeżeli przejdziemy na przykład z lewej strony, jeżeli zmienimy kąt, mamy parę kroków, to słońce już mamy za plecami. Czyli jeżeli jesteśmy na trybie manualnym w aparacie, musimy szybko przestawić ustawienia i zrobić zdjęcie. Dlatego tak ważne jest robienie zdjęć, żeby nie stresować się i nie szukać też w opcjach aparatu, kiedy mamy zmienne warunki i żeby naświetlić, doświetlić to zdjęcie, ale żeby jego nie prześwietlić i go nie zepsuć. I znów umiejscowienie się przed obiektem, czyli musimy też przewidzieć pewne ruchy, które będą się działy na scenie bądź w danym wydarzeniu. Czyli musimy być też krok do przodu. Wiemy, że za chwilę ten poczet sztandarowy ruszy do przodu, więc musimy się szybko przestawić. Jeżeli chcemy mieć zdjęcie, tak jak tutaj, gdzie oni w pewien sposób na wprost idą na wprost fotografa, musimy to przewidzieć. Zdjęcie koncentrujemy tutaj autofokus, czyli ten fokus, koncentracja była po prawej stronie, ręcznie przestawione, tak żeby pokazać salę gimnastyczną, ale żeby koncentracja była na zdjęciu i na tym obiekcie, na statuetkach Primus Inter Pares, fotografia grupowa. I słuchajcie, fotografia grupowa, ustawianie w grupie, to jest dość żmudne i ciężkie zadanie. Nie zawsze jest tak i nie stresujcie się tym, że ustawić, nie wiem, od największego do najmniejszego, od z tyłu wysocy, z przodu, to nie są fotografie reportażowe, kiedy mamy szybko zrobić zdjęcie, nie mamy czasu na to, żeby ustawiać sobie pan do przodu, pan do tyłu. Jedyne co, to możemy szybko zrobić, pokazać, ściaśnij, rozejść, pani tam do tyłu albo pani nie widzę, to musicie robić w parę sekund. To też jest rodzaj takiej komunikacji fotografa z osobą i obiektem fotografowanym. Tutaj też, to jest też przykład, kiedy mamy wystąpienie uczennicy, to uczennica śpiewała, no i fotograf zza pleców szybciutko podchodzi i wykonuje zdjęcia. Wręczenie nagród i znów mamy indywidualne zdjęcia i zdjęcia grupowe. Tutaj też są zdjęcia grupowe. Wiele radości sprawiają te zdjęcia dla rodziców klas 1-3.
I tu też ja tak naprawdę nie wiedziałem, jak będzie przebiegał ten występ klas 1-3, co będą robiły i czy w jaki sposób ten taniec, bo oni wtedy tańczyli, wyglądał, ale wiedziałem, że muszę kątem oka, że oni się tam szykują, tu było rozdanie nagród i kiedy muzyka zaczęła grać, ja szybko się przestawiłem i słuchajcie też, fotograf nie robi wszystkiego na stojąco. Zmiana perspektywy, trzeba czasem kucnąć, nawet usiąść, położyć się, żeby wykonać dobre zdjęcie, dobre ujęcie. Zdjęcie produktu, szczegółu. Mamy nagrodę za tutaj zawody siatkarskie. O, i tutaj mamy wystąpienie taniec klas młodszych. I tu też trzeba ustawić sobie aparat, bo to są zdjęcia w ruchu. Żeby zatrzymać obiekt, żeby nie było takich smug, że widać, że ten obiekt się porusza, bo to nie jest naszym zamiarem, ale zamiarem jest pokazanie, zatrzymanie tego tańca, tego co się dzieje w ruchu. Zobaczcie na drugi plan. Wszyscy rodzice już na telefonach nagrywają i robią. I też ujęcie za osób z frontu. Zakończenie klas piątych, szóstych, siódmych odbywało się na dworzu. Pełne słońce, godzina 11, 10, ostre słońce i też trudna dość fotografia reportażowa, bo warunki cały czas się zmieniały. Na dworzu nie mamy stałego światła. Raz to światło może zajść przez chmury, raz robimy, że nie wiem, jest za nami drzewo, i drzewo daje taki cień na twarzach, którego no, nie jesteśmy w stanie zlikwidować. Zobaczcie, dzieciaki stoją w pełnym słońcu. Z tej strony jest cień, a tutaj pod kątem pada słońce. Pani dyrektor w pełnym słońcu. Statuetki, fotografia produktowa, świetnie oświetlone, spyk. Robimy zdjęcie. Dzieciaki, które organizują się do swoich klas po zakończeniu, po odbiór świadectwa i jest pokazany też budynek szkoły. Wręczenie, no tu akurat trzymanie róży, tutaj wspólne jakieś jeszcze ostatnie pogawędki. Pełny plan, pokazanie całości. Ważne jest, abyście robiąc zdjęcia pokazywali ich szczegół, jakiś fragment, element wykonanego reportażu, ale także i całość, żeby odbiorca, widz widział, że całą scenę, a nie tylko jego fragment. Śpiewanie hymnu. O, tutaj też mamy szczegół. Trzymanie tego kwiatka. To wszystko tworzy, i znów wręczenie, to wszystko tworzy wspólną całość. I też no tak, żebyście Państwo nie robili tej fotografii, że stoicie w jednym miejscu i po prostu cały czas cpyk, 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 aparat chodzi i robi zdjęcie, bo to też nie ma sensu. Dla samego siebie, żebyście się rozwijali, musicie poszukiwać kadrów, musicie zmieniać miejsca, musicie zmieniać ustawienie aparatu. Czasem, jeżeli chcecie zrobić jakiś element artystyczny, no to możecie poprosić osobę, żeby, nie wiem, dłużej przytrzymała tutaj tą statuetkę. Zobaczcie, świetnie te statuetki wyglądają tutaj i zoom, czyli koncentracja jest na tych statuetkach, osoba z tyłu jest zblurowana, tak? Rozmyta, bo ja chciałem, żeby uwaga odbiorcy była skupiona właśnie na tym trzymaniu tych statuetek przez panią dyrektor. Wręczenie nagród, dyplomów dla uczennic. O, i tutaj z jednej strony było dalsze wręczenie dyplomów i tu jest akcja dla Was, jako tych osób, które robią reportaż, żebyście teraz zagadali i weszli w interakcję. Jeżeli znacie ucznia, znacie uczennicę, powiedzcie jej coś śmiesznego, zagadajcie, powiedz, weź uśmiechnij się, super, elegancko, dajesz do zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy występ artystyczny zespołu, który zagościł w szkole na zakończenie klas ósmych.
i mamy tutaj tę fotografię, można powiedzieć też taką sportową, gdzie akcja bardzo szybko się dzieje. Kompletnie nie wiedziałem, nie znałem, jak przebiega koncert, znaczy nie koncert, tylko taniec tego zespołu. No i tutaj trzeba cały czas być czujnym, cały czas być w ruchu. Ok, następny przykład fotografii i zastosowania. Wycieczka do muzeum klasy. O. Wraz z uczniami też współpracuję w ramach takiego Muzeum Motoryzacji i Służb Mundurowych w Radomiu, która gromadzi PRL, to jest akurat 8 klasa. I poszliśmy na wycieczkę do muzeum. I tu też jest świetna okazja do wykorzystania zdjęć, fotografii i zarejestrowania jako przykładu reportażu tego, w jaki sposób uczniowie poznają, uczą się wyjście na zewnątrz, porobienie zdjęć. Świetne w ogóle muzeum, świetna sprawa, dzieciaki w szoku, zaangażowani. Sami też zaczęli robić zdjęcia. I ten kontakt bezpośrednio z eksponatem muzealnym też był super. I tutaj o, ja się zapytałem, słuchajcie, kto chce mieć fajne tutaj zdjęcie takie przy samochodzie. No, trzy dziewczyny się zgłosiły, szybkie ustawienie. Praca z modelem, ustawianie i pozy, to też już jest taki temat bardziej szerszy, bo nie zawsze to, co widzicie na Instagramie, na Facebooku i że to jest super ustawiona osoba i to zdjęcie i to poza, to wszystko jest dopracowane. To też jest inny rodzaj fotografii. Tutaj akcja dzieje się szybko, trzeba mieć pomysł, trzeba mieć wizję, w jaki sposób ustawić osobę. Natomiast w tym wypadku większość zdjęć jest właśnie, zobaczcie, reportażowych. Mamy muzealnika, który opowiada, kustosz muzeum, dzieciaki, które słuchają i wy kręcicie się wokół tego muzeum, patrzycie, sprawdzacie, szukacie emocji, szukacie wrażeń, zainteresowania oraz też ciekawych kadrów. Bo tutaj akurat do więźnia, ale o, wejście do samochodu. To był bardzo wysoki chłopak, prawie 2 metry i jak on wszedł do malucha, to tutaj dziewczyny i wszyscy się śmiali i też taka ciekawostka, jak można było tym pojechać nad morze no i człowiek jeździł. Zaglądanie do silnika, tak, o, no, koncentracja na tym punkcie, na dyrektor muzeum i tutaj mamy tle uczniów, którzy słuchają. Troszeczkę za obiektu, czyli pół kadru mamy dość blisko podejście tutaj do tej maski samochodu i tak w połowie zrobienie zdjęcia. W środku dość ciasno było. Przymierzanie, pokazywanie telefonu. Dzieciaki nie wiedziały, jak z tego się wykręca numer telefonu. Wręczenie prezentów dla kustosza muzeum. Ok, kolejny przykład. Tak, chciałbym wam pokazać dość szybko wszystkie przykłady. O, dzik. Już następny. Bal ósmoklasisty. I drodzy Państwo, dlaczego ja nie byłem na próbach i jeżeli zajmujecie się szkolną fotografią, akademią, no nie jesteście na próbach, nie wiecie, co się dzieje, w jaki sposób to przebiega. I tutaj też trzeba szybko działać. Nie ma w takich okolicznościach, w takich sytuacjach, no nie ma czasu na to, żeby zastanawiać się nad ustawieniami aparatu, nad elementami związanymi z funkcjonowaniem aparatu. Wy musicie się skoncentrować na kadrze, na ujęciach, a
a nie w jaki sposób to kliknąć, jak to kliknąć. O, zobaczcie, tutaj kucnąłem sobie, tak, bo chciałem, żeby było zdjęcie pokazane od góry, od dołu. Tu byli podzieleni na dwie części. No nie byłem w stanie się w dwóch płaszczyznach rozdwoić, więc wybrałem fragment tutaj jedną i na nich się skoncentrowałem. Pełny kadr. I też rozmowy z uczniami. Uśmiechnij się do aparatu, albo jakieś przypomnienie jakiejś sytuacji. Ich też to w pewien sposób w takich elementach odstresowuje. O. Uczniowie zrobili sobie ściankę, zdjęcia na ściance. Tutaj już możecie Państwo bardziej się skoncentrować na kadrze, zatrzymać chwilę na oddech, powiedzieć, ustaw się w lewo, w prawo, też przećwiczyć kadrowanie, oczy na 3/4 tutaj kadru. Nie ucinamy niepotrzebnych elementów. O, tutaj widać też tą ściankę, jak ona wyglądała. Kolejne takie dość ciekawe zajęcia. O, lekcja WF-u. Pan Tadeusz Heda, nauczyciel WF-u. I tutaj zdjęcia potrzebne były do pokazania aktywności fizycznej klas młodszych, to chyba była 5. klasa, na przykładowych zajęciach WF-u. I też fotografia reportażowa, jak dzieciaki ćwiczą, nauczyciel, który pokazuje, jak ćwiczyć, co robić. To były zajęcia, które przygotowywały do olimpiady lekkoatletycznej. Znaczy, i też mamy szczegóły, mamy ustawienia rąk, mamy WF-istę, który nadzoruje przebieg zajęć, pokazuje, w jaki sposób się ustawić, mamy rzut piłeczką palantową, pokazanie planka, w jaki sposób się ustawić, informacja i też czarno-białe zdjęcia. No i ja lubię ten kadr, gdzie mam jedną osobę na froncie i w pewien sposób one obok są ustawieni uczniowie. Idziemy dalej ze zdjęciami. I kolejny przykład. Zawody lekkoatletyczne. Niesamowite, słuchajcie, przykład w ogóle działań szkoły, ale możliwości, jeżeli chcecie się przećwiczyć reportaż, plus tego, co się w pracy w fotografii sportowej. U nas w szkole jest coś takiego, jak na Dzień Dziecka w ramach porozumienia z miastem. Nasza szkoła organizuje sobie zawody lekkoatletyczne dla uczniów. Tutaj główną część organizują WF-iści. Natomiast no, ja jako fotograf szkolny, wychowawca też fotografuję. I no, mnóstwo aktywności fizycznej, mnóstwo działań. Tutaj można przećwiczyć wiele elementów. Przede wszystkim fotografię reportażową, chwili, pracy na prędkości obiektywu, czasu, przysłony, warunki. Zobaczcie, z jednej strony mamy słońce, z drugiej strony mamy cień. Tu akurat w tym roku była pogoda, wszystko się udawało, ale też ostre słońce, bo zawody zaczynają się od godziny 9, trwają do godziny 13. Ustawienia, modelowanie też osób i uczniów, którzy właśnie biorą udział. Ja tutaj mówiłem, przybij piątkę, to jest uczeń 8 klasy, to jest uczennica 4 klasy. Świetnie to wygląda. Młody sportowiec, można powiedzieć już taki starszy, doświadczenie pokolenia, piona ręka w rękę. O, koszulka Lewandowski, w tle mamy boisko. Ustawienia z medalami, grupowe, klas młodszych. I też weź ugryź ten medal, uśmiechnij się, pokaż ten medal. Bo tutaj zażartowałem i dziewczyny zaczęły się śmiać.
i zobaczcie, jak fajnie grają emocje na zdjęciach, jak one pięknie się pokazują, jak one się pięknie prezentują. Mówię, skaczemy do góry, raz, dwa, trzy i dzieciaki do góry. O, tu cała rodzinka, brat i siostry. Na publice to, co się działo w czasie zawodów, też warto pokazać z różnych. Tutaj macie przy takich zawodach, przy takich momentach macie mnóstwo kadrów, mnóstwo sytuacji, w których możecie sobie spokojnie przećwiczyć. I to też, uwierzcie mi, to nie jest tak, że w jednym roku wam się wszystko uda i wszystko zadziała i jest super. W jednym roku dobrze wam wyjdą biegi i będziecie wiedzieli, jakie kadry łapać i w którym miejscu stanąć. W następnym dopracujecie to, co było wcześniej zagubione przez was, albo chcieliście zrobić, a wam nie wyszło, no źle ustawiliście aparat, no coś nie zadziałało. Tych czynników, w których no, coś nie zadziała, jest bardzo wiele. Jest naprawdę okoliczności, ktoś zagada, jesteśmy przygotowani, jesteśmy skoncentrowani na jakimś kadrze, pilnujemy startu i nagle, nie wiem, uczeń coś nas zapyta, ktoś nas szturchnie, popchnie, no i już mamy automatycznie, jesteśmy rozkojarzeni, no i ten kadr nam czasem umyka i no nie ma go. Kolejny przykład zdjęć, gdzie możemy wykorzystać, to są zdjęcia sal. Sal, czyli naszej lekcji, akurat to są zdjęcia mojej sali, czy mojej pracowni, w której pracuję i wykonuję zdjęcia, znaczy wykonuję lekcji, sala 108. Też wykonanie zdjęć, pokazanie tutaj w fotografii troszeczkę takiej architektonicznej, gdzie mamy trzymanie kątów i obiektów, sala. I w ten sposób możecie też wykorzystać i przygotować, zrobić zdjęcia na stronę internetową szkoły, gdzie pokażecie wasze sale. Najlepiej takie zdjęcia zrobić na początku roku, we wrześniu, gdzie wszystko jest jeszcze czyste, ładnie poukładane, nie jest nic zniszczone, gdzie nie mamy też dużo takich niepotrzebnych elementów, które się nazbierały przez cały rok. Budynek szkoły, zdjęcia szkoły. U nas w szkole w ramach budżetu obywatelskiego zostało wykonane patio. I też to zdjęcia wykonałem pod koniec czerwca. Po godzinie bodajże 14, kiedy już uczniów nie było, a ja skończyłem lekcję. I też to jest pokazywane, jak ta szkoła wygląda, jak ten budynek wygląda, co się dzieje. Często rodzice no, nie wiedzą, jak ta szkoła wygląda, co się dzieje w szkole, jak to życie szkolne wygląda, a dzięki fotografii, dzięki Państwa zdjęciom możecie pokazać, że naprawdę w tej szkole sporo się dzieje. Wybory do samorządu szkolnego, też przykład wykorzystania fotografii grupowa, szybkie ustawienie i też parę razy. To nie jest tak, że naciśniemy spust migawki, zrobimy jedno zdjęcie grupowe i wiemy, że to jest ono dobre. W grupowych warto robić 3, 4, czasem 5 ujęć, bo raz jedna osoba się odwróci, druga ma oczy zamknięte, trzecia gdzieś spojrzy na dół i musimy z tych 5-6 zdjęć starać się wybrać te, które kiedy wszyscy patrzą na nas, kiedy wszyscy w miarę są ustawieni tak, jak chcemy, i jest, no i nie ma oczywiście głupich min, no bo w fotografii szkolnej głupie miny wśród uczniów jest często. Zdjęcia z ewakuacji szkoły, z hymnu, z koncertu szkolnego, z akcji stanu wojennego, to też tak wrócę do tego muzeum, z którym mamy współpracę. Postanowiliśmy 13 grudnia przeprowadzić akcję, tak przypomnieć uczniom stan wojenny i całą tą sytuację. I no, tu było już przed godziną 6 rano, ustawiliśmy się, byliśmy w gotowości, samochody oryginalne na włączonych światłach. No niesamowita atmosfera, klimat i też to jest. I tutaj zobaczcie,
w nocy niedoświetlone przestrzeń, światło mamy jedno niebieskie migające, drugie tutaj żółte, trzecie z ogniska, trzy różne światła, jest ciemno, musimy podnieść ISO, nie możemy błyskać lampą, to też pokazuje inne warunki, w jakich ta fotografia i te zdjęcia trzeba zrobić. I zobaczcie na ten kadr, czarno-białe, gdybyśmy nie wiedzieli, że to jest zdjęcie zrobione w 2022 roku, ono świetnie oddaje klimat 13 grudnia tamtych czasów, bo poza może tym z tyłu tutaj samochodem, no niewiele widać elementów, no i oczywiście pleksą, no tutaj drzwiami, ale mundur jest oryginalny, koksownik też jest oryginalny, no jeszcze popadał śnieg, także było ciekawe, uczniowie mieli sprawdzane dowody osobiste, znaczy legitymacje szkolne, czy są tutaj uczestnikami szkoły. Niesamowite wrażenie dla uczniów. To uczciele sobie też robili zdjęcia, sprawdzanie, przykład też sprawdzania wiedzy historycznej, co i jak, co wiesz o 13 grudnia, dlaczego taka sytuacja, a nie inna. O, tutaj zdjęcie grona pedagogicznego z dyrekcją. I też zoom na koncentrację na danym fragmencie, tutaj po lewej stronie na samochodzie i na rozmowie pracowników muzeum z naszym konserwatorem. Koncentracja na obiekt, na jakiś szczegół, fragment elementu. Później mieliśmy lekcję i też fotografia reportażowa. Chodzimy po sali, zmieniamy kadry, okoliczności się zmieniają. Raz jest światło, raz jest niezwykłe światło z rzutnika. Fragment, kiedy nikogo nie ma, ustawiamy sobie, wykonujemy szybko zdjęcie. Pytamy się, czy możemy wejść do środka. Jeżeli się czasem nie zapytacie, to nie wiecie, czy może chcielibyście zrobić zdjęcie z jakiegoś innej perspektywy, ze środka. Zawsze zapytajcie. Jeżeli jesteście nowi, nie wiecie, nie znacie osób, zapytać, ale nie róbcie też tego w sposób taki na bezczela, chamskie, gdzie pytacie się, otwieracie. Nie. Najpierw grzecznie, kulturalnie zapytać się, czy mogę wejść, zobaczyć tutaj zdjęcie, zrobić środka. Zazwyczaj no, nie ma tutaj problemu. Kalendarz adwentowy, gdzie dzieci przygotowały, i to jest taki element fotografii, no, wykonanie prac uczniów w fotografii produktowej. O. Gdzie uczniowie przygotowali kartki z niemieckiego, kalendarz adwentowy, prezenty. No i nauczyciel poprosił mnie, aby sfotografować właśnie pracę uczniów. I to też jako fotograf szkolny takie zadania się wykonuje. Lekcję historyczną, tutaj akurat jest w klasie piątej, gdzie uczniowie składali, najpierw była lekcja o legioniście, następnie z papieru sklejali i wycinali legionistę. I to też świetna sprawa do fotografii szkolnej, gdzie mamy wydrukowanego legionistę, też w 3D pokazanie drukarki, pracę manualną uczniów, pokazanie, jak uczniowie pracują, jak wyglądają lekcje szkolne, co się dzieje w szkole i też ta fotografia reportażowa. Poproszenie ucznia, pokaż tą figurkę, pokaż tą głowę, jak to zrobię. Ustawienie kadru, tutaj ustawiłem, na sam koniec ustawiliśmy te złożone figurki, złożonych legionistów. Sami uczniowie później wyciągnęli aparaty i robili zdjęcia, też dokonywanie nagrywania tej lekcji. Kolejny przykład fotografii w szkole to jest tutaj tak z zaplecza fotografia produktowa i fotografia to, o czym już mówiliśmy i pokazywałem Państwu 360. Gdzie też mamy przykład uczennicy, statyw, aparat, mini studio, gdzie uczennica wykonuje fotografię i zobaczcie, jak tutaj świetnie widać, co jest skadrowane, a jak wygląda cały backstage tego
tej pracy. Foton, lekcje, jak uczniowie kodują, jak pracują i działają z laboratoriami przyszłości, z robotami tutaj fotona. I też emocje. Zobaczcie, drodzy Państwo, jak się dzieciaki cieszą, jak przy sterowaniu. To też warto pokazać i zrobić zdjęcie, ale to jest reportażowe. To jest ten moment, kiedy my musimy być czujni, musimy ćwiczyć tą swoją spostrzegawczość i w pewien sposób przewidzieć, że mogą się pojawić emocje, że coś może się stać i warto takie zdjęcia zrobić. Fotografia produktowa, która już jest wynikiem pracy uczennicy, jak to wygląda właśnie dla muzeum. Bardzo dobrej jakości zdjęcia i świetnie to wykonane. Długopisy, czyli praca uczniów na długopisach 3D, też fotografia reportażowa. W jaki sposób tutaj uczennice pracują. Uczniowie, to są już zdjęcia, przykład zdjęć wykonywanych przez uczniów, gdzie samorząd szkolny chciał zrobić sobie ściankę, była dyskoteka, no i chcieli sobie porobić zdjęcia. Jak najbardziej też fotografia, przykład fotografii szkolnego, ścianka wyglądała w ten sposób. Mamy taką ścianę, która jest zmodyfikowana. I też uczniowie się uczą, jak wykonywać kadry, w jaki sposób robić te zdjęcia, oświetlenie, lampa, bez lampy. No i zdjęcia budynku szkoły. Zdjęcia zimą, pokazanej budynku szkoły z różnych perspektyw, z różnych kątów umiejętności. Te zdjęcia, uwierzcie mi, bardzo dobrze wykorzystują się w elementach prezentacji, promocji szkoły. Kiedy wysyłamy jakieś zaproszenie i potrzebujemy zdjęcia szkoły, czy na stronę internetową szkoły, gdzie jest lato, zima, warto mieć w swoim portfolio zdjęcia miejsca, w którym pracujemy, w różnych okresach pogody i roku szkolnego, w wakacje, może no wakacje to akurat, jeżeli macie Państwo możliwość, jak najbardziej chęci, ale jak jest ciepło, jak jest wiosennie, jak jest zima, te zdjęcia są uniwersalne, je można potem wykorzystać w zależności od czasu, okoliczności i do czego też chcemy. Te zdjęcia wykonywałem rano, godzina 7, kiedy jeszcze dzieciaki do szkoły nie szły, dlatego no nie jest tutaj nic zadeptane. Akurat też trafiło mi się, bo nie powiem, że nie, no bo nie wiedziałem, że będzie takie słońce. I wykonanie tutaj tych zdjęć w pełnym, fajnym słoneczku. Zdjęcia portretowe z laboratoriów przyszłości, sprzętu, wykorzystaliśmy lampę. Uczniowie robili za modeli. I też praca z modelem, ustawianie, uśmiech, trzymaj to, zrób to, nie wiem, powygłupiaj się, pośmieszaj się, pokaż język. W ogóle oni się dziwią, mogę pokazać język nauczycielowi? No tak, no po, jasne, nie ma problemu. O, tutaj zajęcia, gdzie prowadziliśmy bieg uczeń kontra dron. I o, zdjęcie zapraszające do tego eventu, do tego wydarzenia. Mamy sport, mamy piłkę i mamy dron. Też tutaj dwóch sportowców, jeden trzyma piłkę jako symbol sportu, drugi trzyma drona. Będą walczyć, tak wyglądał backstage, tu mieliśmy lampę, jedną, drugą, drona, kolega profesor pachołki, czyli szybkość, no i uczniowie ścigali się z dronem. Mamy ucznia, tutaj mamy operatora dronu, o, tu mamy dron, uczeń akurat też świetnie patrzy, szuka tu, o, koncentracja tu. I też to jest fotografia, rodzaj takiej fotografii sportowej. Ściganie się z nowoczesnością, z technologią. Już patrzę, jaki mamy czas, 54. Okay. Powoli będę tutaj kończył, ale jeszcze o zdjęcia, kiedy mamy okres balu.
ścianka, zdjęcia portretowe. Uczniowie, którzy przybierali się na bal. Ale też bal był dla klas młodszych na sali gimnastycznej i też wykonywaliśmy zdjęcia, czy wykonywałem zdjęcia z balu. I to jest świetny moment na to, żeby poćwiczyć sobie różne kadry, interakcji z dziećmi. To są tak wdzięczni modele, jeżeli jeszcze ich znacie i jesteście w bardzo dobrej relacji, że was się nie boją, czyli uśmiechną się, zrobią coś głupiego, jakieś pozy, zabawa. I szczególnie, gdzie oni są właśnie tak bardzo ciekawie poubierani. Niektórzy też są przestraszeni całą sytuacją, jak to w 1-3. O, Harry Potter. Klaun. Rodzice uwielbiają tego typu zdjęcia. Zdjęcia z kiermaszu, to jest uczennica, która nagrywała kiermasz, a tu mamy zdjęcia z kiermaszu, który wielkanocnego, który zorganizował samorząd szkolny. I to też jest fotografia reportażowa, to też jest fotografia tego, co się tutaj dzieje, pokazanie produktu, zbliżenia, bliższe kadry, dalsze kadry, jakiś szczegół, fragment. No i zdjęcia, zobaczcie jeszcze na sam koniec, aktualne zdjęcia szkoły, wykonane 2 tygodnie temu. Trafiłem w słoneczko, też rano szedłem do szkoły i jak szkoła się zmienia rano i w okresie wiosennym, letnim, a jak to ten budynek szkoły wyglądał zimą, mamy wspaniałe patio. I tu też możemy zrobić tą fotografię produktową, możemy zrobić tą fotografię z uczniami, z zajęć przyrody, biologii. To są przykłady, drodzy Państwo, gdzie no ja, jak ja wykorzystuję fotografię, w jaki sposób ta fotografia jest wykorzystywana w szkole, na zajęciach bezpośrednio i codziennie. Każda szkoła ma też swój sposób no, prezentowania danych i tego, w jaki sposób te zajęcia są prowadzone, ale warto, abyście robili zdjęcia. Przede wszystkim, żebyście wykonywali te fotografie i cały czas mieli ten aparat i żeby on się czasem stał, te umiejętności techniczne, żeby wam, no żebyście na niej czasu nie tracili. I jeszcze jeden ważny element, tutaj ostatni ekran. Co może się stać, jakie są problemy, jeśli chodzi o taką fotografię szkolną, ale to nie tylko, bo czasem jest tak, że mamy za mało czasu na wykonanie zdjęcia, na wykonanie zdjęcia. Czasem mamy problemy ze sprzętem. Sprzęt może po prostu pewnego dnia z nieznanych nas przyczyn odmówić funkcjonowania. Możemy mieć naładowaną baterię, włożoną kartę. Karta może się zawiesić. Bateria nie do końca została naładowana. Nie wzięliśmy zapasu. Zapasowa druga bateria jest do połowy naładowana. Mieliśmy nagrywać film. No nie starczy tej. Druga się nie ładuje. Gdzie jest ta ładowarka? Ludzie, czynnik, o którym my jako nauczyciele bardzo dobrze wiemy, jak jest wspaniałym, ale także jak jest czynnikiem, którym czasem ciężko się pracuje. Sytuacje, w których problemem jest czynnik ludzki, jest mnóstwo. Czasem ktoś nam zasłoni specjalnie, czasem ktoś czegoś nie dopilnuje, nie zrobi. Okoliczności i danego przedsięwzięcia w sytuacji, kiedy coś robimy. Światło, to o czym wspominałem, czyli mamy piękne słoneczko, nagle przychodzą chmury i jest totalnie ciemno, musimy podnieść ISO, zwiększyć ekspozycję i to wszystko musimy zrobić w danym momencie, bo akurat mamy akademię
I wtedy czekaliśmy na występ solowy ucznia bądź uczennicy, a nagle zrobiło się ciemno i mamy to zdjęcie, ale ono jest ciemne albo jest prześwietlenie. Uprawnienia, pozwolenia, prywatność, bezpieczeństwo, no i konkurencja. Słuchajcie, ja już powoli kończę. Mam nadzieję, że ten webinar był no, takim elementem mega inspiracji i tego, co robicie, abyście robili i wykorzystywali fotografię w szkole. Bardzo dziękuję, Darku, a ja tylko dodam, że ostatni raz z Darkiem spotykamy się 22 maja, już standardowo w poniedziałek. Tych, którzy nie mogliby dzisiaj z nami na żywo, to od razu pozdrawiamy z nagrania w przyszłości, ponieważ to nagranie jeszcze dzisiaj się pewnie pojawi na YouTubie. Tak więc dziękujemy Wam bardzo za dzisiaj. Darku, również dziękuję i widzimy się w maju. Tak, i widzimy się. Nie bójcie się fotografować, robicie zdjęcia. Ja jutro jakieś zdjęcie na pewno zrobię. To ci Darek obiecuję. Może jakiś spodek latający. Tak, i eventy to też jest taki element, gdzie tej fotografii można zrobić sporo. Dobra. Miłego wieczoru Wam życzymy, łagodnego poniedziałku i... O właśnie, jutro poniedziałek, a nie jak to, youtuber pewien znany mówi, znośnego tygodnia. Bardzo dziękuję. Super. Dziękujemy za obecność i do zobaczenia na zdjęciach.